Radę, radę, namaste, Hare Krishna, ciąg dalszy. Spotkania z Sadhu Maharajem z 2014 roku na temat, tematem tego spotkania była rozmowa, było omawianie rozmowy Narayana Maharaja z uczniami, z bhaktami z ISKCON, z prominentnymi guru na temat książki Raghavardhana Chandrika Vishwanatha Chakravarti Thakura. Ten zapis jest w książce Hidden Path of Devotion i tą książkę omawiał Sadhu Maharaj na tym festiwalu, na tym spotkaniu we Włoszech w 2014 roku. Także ciąg dalszy. We are living in condition, we think condition, and we don't want to be to understand unconditioned. That is only problem. Żyjemy w uwarunkowanym stanie, myślimy w uwarunkowany sposób i nie chcemy wyjść z tego i to jest jedyny problem. So condition always needs logical. Zatem uwarunkowany stan zawsze potrzebuje pewnej pomocy logiki, filozofii, żeby wszystko, ponieważ układamy, znosimy się, więc potrzebujemy uzasadniania tego, dlaczego coś robić. Czytaj dalej. Rozumiecie to? Osoba, która posiada tą duchową chciwość, nigdy nie szuka przyczyn. I to jest główny punkt. I ona będzie bardzo chętna, aby przyjąć przewodnictwo pochodzące z tych książek. Śrila Vishwanatha Chakravarti Thakur nie jest osobiście obecny, ale jest obecny poprzez swoje książki. Bhaktivinoda Thakur nie jest obecny. Osobiście nie jest obecny. Pokażę wam dwie rzeczy. Gdzie macie śpiewnik? Otwórzcie taką pieśń Radha Bhajan Mahite, którą napisał Bhaktivinoda Thakur. To jest wszystko opisane w książkach. Coś czytaj po angielsku. Jeśli pragnienie, aby służyć Radice, nie pojawia się w moim sercu, wtedy moje wielbienie Kryszny jest po prostu bezużyteczne. Tak jak słońce nie istnieje bez promieni słonecznych. W ten sam sposób nie mogę poznać Madhavy bez poznania Radhy. Ci, którzy wielbią Madhavę samego, nie posiadają doskonałej wizji. Oni po prostu odrzucają Śrimati Radhikę z powodu posiadania materialnej dumy. Materialna duma. Tak. Moje fałszywe ego jest tak rozwinięte, że nie mogę przyjąć tego. Aby wejść w ten związek. Czytaj dalej. Nawet jeśli pragniesz osiągnąć miłosne relacje z Vraja, nigdy nie obcuj, nie bądź w towarzystwie takich osób. Ponieważ wtedy ta Vraja rasa nie pojawi się w twoim sercu. All'interno del vostro cuore.
If you develop pride in being Srimati Radhika's exclusive maidservant, jeśli rozwiniesz dumę z tego, że jesteś wyłącznie służką Srimati Radhiki, se avrai sviluppato un orgoglio per essere delle servitrici di Radhika esclusive, then very quickly you will meet Gokula Khan. Wtedy bardzo szybko uzyskasz, spotkasz się z Gokula Khanem, czyli z Kreszną. Brahma, Shiva i Narada i wszyscy inni rysi, wszyscy oni wielbią kurz pochodzący z lotosowych stóp Srimati Radhiki. Widzicie to? A ja mówię Panchatattva. Brahma. Narada. To oni są Srivasem. I Mahavishnu. Shiva i Vishnu, czyli Mahavishnu. To jest Advaita Acharya. Oni modlą się, mają złożone ręce i modlą się do Chaitani, Nityanandy i Gadadhara. Teraz widzisz Chaitanya. Kim jest Chaitanya? On jest Radhiką. Krishna jest wewnątrz. Wewnątrz każdego z was również jest Krishna. Dlaczego nie wewnątrz jest Radhika? Dlaczego tam jest Krishna? To nie jest jakaś wielka praca, żeby to zrobić. We have to see Radhika. Musimy widzieć Radhikę. Easy to make life. To jest proste, aby uczynić życie takim, aby móc widzieć, żeby mieć widzieć Radhikę, żeby mieć czystą wizję Radhiki. Kim jest Gadadhar? Gadadhar jest Radhiką. Nie, on jest Shakti Radhiki. A czym jest Radha Shakti? Jest Prema. Czy zgadzacie się z to? Są dwie rzeczy, pokażę wam. A popatrzmy na Nityanandę. On jest bratem Kryszny. Czy tak? Ale on jest też siostrą Radhiki. On będzie mówił o Krysznie, ale chce przeprowadzić się do Radhiki, ponieważ on jest siostrą Radhiki. Czyli Ananga Manjari. Zatem? Oni wszyscy są Kryszną, Mahavishnu, Shiva. Oni modlą się. Ponieważ oni są zawsze w stanie modlitwy do Kryszny Narayana. Oni modlą się. To nie jest jakieś zaawansowane. Ale wielkość polega na tym, że oni patrzą na Radhikę i oni modlą się do Radhiki, ponieważ to jest wyższe niż Radha i Krishna. Ale to jest Antaranga Shakti Krishna. Wewnętrzna energia. Kiedy znasz Krishna, wtedy znasz tylko Krishna. Ale osobistych rzeczy z niezwiązanych nie możesz zrozumieć bez Radhiki. Antaranga Shakti to jest wewnętrzna energia, wewnętrzny nastrój.
Ona otworzy Tobie wizję, aby móc zobaczyć i ujrzeć te wewnętrzne rzeczy, które są związane z Kryszną. To jest jej łaska. To jest Chaitanya. On jest awatarem Radhiki i Kryszny razem. I on przyszedł po to, aby udzielić nam nauk na ten temat. Radha jest okryta, a Kryszna, Radha jest na zewnątrz i ona okrywa, a Kryszna jest wewnątrz, jest okryty. To jest wielka rzecz. Czytaj dalej. To jest ważne, aby zrozumieć, że ta duchowa chciwość nie pochodzi poprzez nasz własny osobisty wysiłek. To pochodzi, to pojawia się tylko poprzez łaskę Kryszny. Łaska. To jest łaska. Ta łaska to jest Guru Kripa, łaska Guru. Guru jest boską tatwą. Diksha Guru rozprzestrzenia się na wiele, wiele form. Na wewnątrz, wewnątrz. Przyjaciele, twój syn, twój ojciec, twoja matka. Ono ekspanduje we wszystkie, na wiele sposobów. I nawet twój przyjaciel może przyjść do ciebie. I Diksha Guru, twój mistrz duchowy, będzie starał pomóc poprzez tą osobę. Ale musisz otworzyć swoją wizję, aby widzieć to, że twój Gurudev pojawia się w ten sposób przed tobą. To jest boska wizja. Vedere il nostro maestro spirituale in questi insegnamenti. Jeśli masz tą wizję, żeby widzieć swojego mistrza duchowego i całkowicie medytujesz nad tym, automatycznie Krishna pojawi się przed twoimi oczami. Radha Krishna pojawi się przed twoimi oczami. To jest wielka łaska i Guru Kripa, łaska Guru. Przez mój własny wysiłek to się nie dzieje. 10 tysięcy lat. Oni mogą starać się robić to przez własny wysiłek. Ale nie jest to możliwe. Wtedy może odzyskają Krysznę. I ta sama rzecz. W Kali Yudze poprzez łaskę twojego mistrza duchowego możesz utrzymać to po prostu w jednym momencie, w jednej chwili. To nie jest część, która jest w twoim, która jest w ciele materialnym. To jest coś, co tworzy, że jesteś zawsze połączony z tym. To nie jest materialna relacja. Czytaj dalej. To jest łaska. W momencie, kiedy zapomnisz to i pojawi się ta łaska, żeby pamiętać o tym i w każdym momencie możesz to otrzymać. I dzieje się to poprzez łaskę Guru. Mm.
Čo tej dali? It only comes by the grace of Krishna himself. To pojawia się tylko poprzez łaskę Kryszny i przez łaskę Raganuga Bhakti. Bez ich łaski to nie może zostać osiągnięte. Bhakta Kripa albo miłosierdzie Vishnuity jest dwóch rodzajów. Praktana, czyli z poprzednich żyć. Da può essere raggiunta dalle vite precedenti, può arrivare dovuta alle attività fatte nelle vite precedenti. I adunika, pochodzące z tego życia. Praktana oznacza, że to jest łaska, która pochodzi z tego, że ktoś praktykował bhakti w poprzednich życiach. La misericordia che viene dovuta alla bhakti che abbiamo svolta nelle vite passate. W poprzednich życiach, ale również w obecnym życiu, wcześniej. Jeśli osoba posiada samskary pochodzące z poprzednich narodzeń, poprzednich żyć i z czynności oddania, które ktoś wykonywał wtedy i otrzymuje łaskę Vishnuity w ciągu tych narodzin, taka osoba bardzo łatwo i bardzo szybko będzie awansowała w procesie bhakti. Być może taki ktoś nawet nie będzie musiał przyjmować ponownie adikszy, tak jak widzimy to w przypadku niektórych naszych goswami. Albo jeśli ktoś przyjmie diksza, będzie awansował bardzo szybko. Czym jest diksza? To jest rozpoczęcie naszego życia duchowego. Inicjowanie, rozpoczęcie przez guru, mistrz duchowy, inicjuje, to oznacza, że on otwiera ciebie, otwiera możliwość na doświadczanie przez ciebie. Kiedy ta forma obudzi się, wtedy jest prawdziwa forma, kiedy ta forma pojawia się w pełni, wtedy to jest prawdziwa diksza. I to okrycie jest ważne, ciało. Jeśli nie ma tego okrycia, nie ma ciała, jakiego rodzaju sadhany możesz robić? Te ciało, zmysły, umysł, ciało, mięśnie, wychodzi na zewnątrz, wychodzą na zewnątrz pragnienia, aby cieszyć się i one zostają to. Sadhana oznacza, że kontrolujesz to i wchodzisz ku duszy i odkrywasz formę jaźni, formę swarupy. Sadhana oznacza, że kontrolujesz i idziesz naprzód. Wszyscy macie pełne możliwości, żeby robić to, co chcecie, ale nie macie zainteresowania w tym, aby rozwinąć swoją duchową związek z boską parą. Tak jak matka daje wiele zabawek dzieciom. Ale kiedy to dziecko jest już zmęczone zabawą, wtedy zaczyna płakać i wtedy płacze za matką, ponieważ nie chce już bawić się zabawkami, ale chce być na kolanach swojej matki. Con questi giocattoli vuole solo andare nel grembo della mamma. That is the greed. To jest ta duchowa chciwość, duchowa żądza. To aby być zawsze z mamą. Anche se il bambino ha molti giocattoli, il suo desiderio è solamente quello di essere con la mamma, nel grembo con la madre. In braccio. In braccio.
Wszystkie zabawki tutaj są, ale nie ma ktoś tym zainteresowania. I używa je dla służby, a nie dla własnej przyjemności. To jest sadhaka. Takie jest znaczenie sadaki. Sadak. Śrila Haridas Thakur, Swarupa Damodar i Ramananda Roy. Oni nie powiedzieli nam nic o swojej guru parampary. Oni uzyskali towarzystwo Śri Chaitanya Mahaprabhu i oni osiągnęli swój upragniony cel. To pragnienie pojawia się i wtedy towarzystwo pojawia się. To jest przykład łaski, czyli purva samskary, wrażeń, które pochodzą z poprzednich żyć. Ottenuta grazie ad attività svolte nelle vite passate. Dziecko, które, to są dzieci, które urodziły się. Także na przykład to dziecko urodziło się w rodzinie wielbicieli Wisznuitów. A ojciec musi robić wiele rzeczy, ale ona nic nie musi robić, ponieważ wszystko otrzymuje w naturalny sposób. Jeśli będzie chciała uciec z tego, to będzie to bardzo trudne dla niej. Ona będzie próbować i starać się, ale zobaczycie, będzie wracać. Kiedy dzieci pojawią, wrócą do ciebie, ponieważ będą wiedzieć, że to jest właściwa rzecz. Będą próbować odejść, ale ponownie wrócą, ponieważ nie ma sposobu, aby odejść, ponieważ posiadasz pewnego rodzaju doświadczenie. To jest sukriti pochodzące z poprzednich żyć, aby urodzić się w rodzinie Wisznuitów, wielbicieli. Czytaj dalej. Czy rozumiesz to? Sprawdzę cię. Tamakrishna Maharaj mówi, ok, w porządku. Narayana Maharaj, czy wiesz, co oznacza samskara? Tamakrishna Maharaj, zgromadzenie pobożnych aktywów, oczyszczeń i procesów reformujących. Narayana Maharaj, ja wyjaśnię tę, czym jest samskara. Spróbuj się zrozumieć znaczenie tego. Jeśli ktoś nie posiada samskar pochodzących z poprzedniego życia, ale w jakiś sposób otrzymuje tą duchową rządzę poprzez bezprzyczynową łaskę kwalifikowanego góry albo Wisznuity, to się nazywa Adunika Kripa. To jest miłosierdzie, które jest obecne teraz.
to wymaga czasu, aby to znalazło się w nas i umiejscowiło się w nas. Kiedyś wielbiciel próbuje i nie może tego zrozumieć, ponieważ w tym życiu on otrzymał tą łaskę. On nie ma tej purwa samskary z poprzedniego życia. On przychodzi, idzie do góry na dół, wraca, wchodzi, wychodzi. Ale ponieważ obecna samskara próbuje się wypłynąć na wierzch i zdominować to. Czytaj dalej. Taka osoba otrzymuje dikszę od Raganuga Vishnu, od guru pochodzącego, od guru, który jest Raganuga Vishnu. Albo jeśli taka osoba otrzymuje diksza wcześniej i rozwija tą duchową rządzę, wtedy przyjmuje Raganuga Vishnuita jako głos swojego Shiksha Guru. Ona może służyć im obu jako Shiksha Guru i Diksha Guru z równym oddaniem. Albo w innych przypadkach może służyć swojemu Shiksha Guru bardziej blisko niż swojemu Anusztana Diksha Guru, guru, który daje inicjację w mantry zgodnie z Pancharatrika Vidhi. Anusztana Diksha Guru is the guru who gives the initiation mantras according to Pancharatrika. Anusztana Diksha Guru to jest guru, który inicjuje w mantry zgodnie z zasadami Pancharatrika Vidhi. Tak stało się z Shyamanandą Prabhu, Raghunatham Dasem Goswami czy Krishna Dasem Kavirajem Goswamim. To jest głęboki temat. Bhagavata Parampara i Pancharatrika Parampara. Questo è un argomento molto profondo. La Bhagavat Parampara e la Diksha Parampara. Pancharatrika. Są dwa rodzaje parampary, dwie rodzaje linii, które pochodzą od Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das Goswami otrzymał dikszę od Yadunandana Acharya. I później Chaitanya Mahaprabhu oddał go pod opiekę Śrila Swarupy Damodara. Później, kiedy Raghunath Das udał się do Vrindavany, miał towarzystwo Śrila Sanatany Goswamiego i zwłaszcza Rupy Goswamiego. Najczęściej modlił się do Śrila Rupy Goswami o wypełnienie wszystkich jego pragnień, aby uzyskać służbę. Tak jak opisał to w swojej Vilapa Kusumanjali. Musicie czytać tę książkę. W jaki sposób będziecie płakać, jeśli nie czytacie Vilapa Kusumanjali? W jaki sposób będziecie płakać? Kusumanjali znaczy, jak twoje łzy, w jaki sposób twoje łzy pojawią się w swoich oczach, słuchając o tych słodkich rozrywkach, zabawach i igraszkach. I w ten sposób twoje serce będzie miękło. I pojawią się uczucia, które spowodują, że będziesz płakać. W jaki sposób? Także na dzisiaj wystarczy. Później przeczytamy dalej.
This is the preparation, you know. To jest przygotowanie. To jest alfabet. To jest ABC życia duchowego. Wiele rzeczy jest potrzebnych, aby wiedzieć. Także ja również przerwę w tym momencie. Ciąg dalszy nastąpi. Radę. Hare Krishna. Jai Jai Shri Radhe.